Miłosierdziu Bożemu, polecajmy duszę zmarłych, świętej pamięci Adama, Heleny, Stefana Zędłaków, Stanisławy Cholewa, Janiny i Leszka Surowców, Zofii Słomba, Andrzeja Ziemby, Jana i Czesławy Gałatów, Bronisława i Marii Ziębów, Jana i Genowefy Leśniowskich, Marka Kołodzieja, Bogdana Kołodzieja, Kazimierza Kołodzieja, Jana Dunaja, Józefa Renarta, Leszka Kołodzieja, Zofii Podlasek, Stanisława Podlaska, Teofilii i Franciszka Górków, Marii i Antoniego Ortylów, Marii i Jana Ortylów, Stanisława Ortyla, Marty Łodzińskiej, Zofii Skocz, Leszka Prokuskiego, Julii i Stanisława Krupów, syna Józefa, Zofii i Michała Muchałów, Jana Szostaka i jego rodziców, Stanisława i Józefy Szostaków, Bronisławy, Józefa, Stanisława, Jana Gąsiorków, Marii Mazur, Janiny Franciszka, Janusza i Zbigniewa Słombów, Marii Buś, Bronisławy, Jana Szczudłów, Władysława Stanisławczyka, Karoliny Stanisławczyk, Józefa Stanisławczyka, Jana Łotka, Marii Łączak, Józefa Łączaka, Ludwika Pieprznego, Katarzyny Łączak, Józefa Łączaka, Sylwestra Króla, bliskich z rodziny Królów i Piecuchów, Józefa Partacza, Bronisławę Partacz i ich syna, Stanisława Jarosławę Deszczów, zmarłych z rodziny Deszczów, Mecków, Śliwów i Królów, zmarłych z rodziny Szerałców, Jana Gąsiorka, Bronisławę i Józefa Gąsiorków, Zofii i Stanisława Pęcaków, siostry Regi, Piotra Litwińskiego, Marii i Jana Wójtowiczów, Anny i Michała Dobrzańskich, Władysława i Karoliny Lipów, Piotra Buziaka, Janiny i Józefa Łączaków, Józefy i Władysława Tokarzów, Józefa Kazimierza Madejów, Cecylii i Henryka Dmuchałów, Stanisława Zawieruchy, Marii i Jana Mordyńskich, Katarzyny Madej, Józefa, Józefy Surdelów, Piotra, Anny, Augustyna Gidów, Marii, Stanisława, Józefa Sokołowskich, Zenona Jaszcza, Janiny Łączak, Józefa Łączaka, Józefa Kopacza, Marii Łanucha, Marii Dużeja, Stanisława Kurzei, Julii Łączak, Edwarda Łączaka, Sylwestry Lazur, Adama Lazura, Mariana Książek, Ireny Władysława Krzysztofa Gałków, Agnieszki i Jana Bugajów, Władysławy, Leona i Wojciecha Wysiów, Władysława Chmury, Józefy i Franciszka Skowronów, Marii Zagrodzkiej, Ludwika Strojka, Piotra Litwińskiego, Marii Lisowskiej, Ludwika Grabca, Jana i Anieli Lisowskich, Weroniki i Franciszka Chmurów, Bronisławy i Józefa Jaszczów, Józefa Burego, Stanisława Lipy, Janiny Owas, Andrzeja Jaszcza, zmarłych z rodziny Jaszczów i Koryckich, Stanisława Woronia, Tadeusza Barnasia, Bronisławy i Stanisława Madejów, Antoniego Łączaka, Marii i Stanisława Łączaków, Marii i Stanisława Klichów, Anny Bartacz, Milenki Gawryś, Bronisławy i Jana Szczudłów i ich dzieci, Stanisławy, Tadeusza, Józefa i Romana oraz zmarłych z rodziny Szczudłów.
Józefy, Jana Cisów i ich dzieci, Andrzeja i Marii oraz zmarłych z rodziny Cisów, księdza Stanisława Muchy, księdza Józefa Orgurza, Anny i Michała Więchów, zmarłych z rodziny Więchów i Cholewów, Julii Józefa Więcha, Stefana Główki, Anny i Józefa Wasiów, Zofii Waś, Julii i Stanisława Krupów, Rozalii Guzara, Karola i Stefanii Cyranów, Kazimierza Cyrana, Eugeniusza Niedzielskiego, Marii i Stanisława Szczudłów i zmarłych z rodziny Szczudłów, Stefanii i Stanisława Borkowskich i zmarłych z rodziny Borkowskich, Bronisławy i Jana Gilów i ich rodziców, Marii i Józefa Mądrych, Karoliny Ludwika Najurów, Stefanii i Jana Szostaków, Krystyny Żak, Katarzyny Antoniego Szewców, Stanisławy i Tadeusza Lipów i ich synowej Anny, Karoliny i Władysława Lipów, Marii Władysława Łączaków i rodziców Władysława, Bronisławy i Michała Łączaków, Bronisławy i Józefa Wójtowiczów, zmarłych poleconych naszym modlitwom wypominkach. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze
nabożeństw naszej świątyni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Niedziela, którą przeżywamy, podsuwa nam do refleksji dwa wielkie tematy. Pierwszy to zagadnienie życia wiecznego. Choć każda niedziela i niedzielna msza święta jest wspomnieniem zmartwychwstania Pana Jezusa, to zdarzają się chrześcijanie, którzy twierdzą, że nie wierzą w życie wieczne. Jaka jest więc moja wiara? Czy więcej w niej zaufania do ludzkiej kalkulacji, czy też wierzę Panu Bogu, który ukazuje nam perspektywę życia wiecznego. Drugim tematem jest wierność wyznawanej wierze mimo prześladowań. Tę niedzielę przeżywamy bowiem jako dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Ciesząc się wolnością i swobodą w naszej ojczyźnie, nie wolno nam zapomnieć o naszych braciach i siostrach cierpiących w różnych częściach świata, a nierzadko także pozbawionych życia ze względu na swoją przynależność do Chrystusa. Świadomi, że czasem z błahych powodów dla osiągnięcia chwilowych korzyści, przyjemności czy uznania otoczenia, potrafimy zaprzeczyć naszej wierze. Przepraszajmy teraz Pana Boga. Panie Jezu, który zapowiedziałeś swoim uczniom, że będą ich prześladować tak, jak Ciebie prześladowali, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś, że przyznasz się do każdego, kto da świadectwo o Tobie, zmiłuj się nad nami. Panie, który swoim zmartwychwstaniem otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Swobodnie pełnić Twoją służbę.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Zdarzyło się, że 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom podano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia. Oto Słowo Boże. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek. Nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając, nasycę się Twym widokiem. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesalonicza. Bracia, sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ostrzeże od złego. Co do was ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, uczynicie, będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus Chrystus jest pierworodnym umarłych. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie. Kochani siostry i bracia w Chrystusie Panu. Miesiąc listopad jest dany nam przez Kościół jako miesiąc, w którym więcej niż w innych miesiącach rozważamy o sprawach ostatecznych, to jest śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Jest Dzień Wszystkich Świętych, kiedy wspominamy i łączymy się z tymi, którzy już osiągnęli szczęście wieczne, w pełni zjednoczeni przebywają w niebie z Bogiem. Jest Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych. Każdy kapłan w tym dniu odprawia trzy msze za zmarłymi. Jedną wedle intencji, jakie naznacza papież za zmarłych, druga za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią kapłan może w dowolnej intencji przez siebie wybranej, czy za kogoś z rodziny, czy za bliskich, czy za przyjaciół zmarłych, tę mszę świętą odprawić. Kościół naucza nas jeszcze o czyśćcu. Ci, którzy umierają, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia, do radości Boga. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim. Wtedy papieżem był Eugeniusz IV, a sobór ten odbył się w 1431 roku i drugi sobór to sobór trydencki, gdzie właśnie tę sprawę czyśćca
definitywnie określono, trwał przez 18 lat ten sobór. Rozpoczął się w 1545, a zakończył się w 1563. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, na przykład list świętego Pawła do Koryntian, czy pierwszy list świętego Piotra, mówi o ogniu oczyszczającym. Ten ogień, tak analizowałem przekazy jeszcze, przygotowując to słowo, on był używany na różne sposoby. Przy żniwach palono w ogniu chwasty wszystkie, żeby nie rozsiewały nasion. Na ogniu też dokonywano oczyszczenia metali, gdzie był potrzebny wysokiej temperatury płomień, żeby przetopić, żeby oczyścić z jakichś dodatków, gdzieś tam występujących, ruda jakaś była, jeszcze inne jakieś pierwiastki związane. Trzeba było je oczyścić. Potrzebny był ogromny ogień i uzyskiwało się czyste złoto, czyste srebro, piękne. I dlatego tutaj ten motyw ognia, żebyśmy rozumieli, że jest to pewne porównanie, odniesienie do spraw duchowych. Te przykłady z życia codziennego. Praktykę składania ofiar na przebłaganie Boga za grzechy poległych żołnierzy w obronie Jerozolimy, kiedy to wojska greckie postanowiły zdobyć Jerozolimę, złupić bogactwa, które są w świątyni, przywołuje księga machabejska w walce, w obronie Jerozolimy. Zginęli żołnierze i kiedy trzeba było ich pochować, zauważono u każdego z tych, którzy zginęli, i właśnie ci zginęli, którzy mieli pod tymi płaszczami figurki bóstw pogańskich. Tego zabraniała im religia mojżeszowa. A więc grzeszyli. Natomiast Juda Machabejczyk, gdy to zobaczył, a był ich dowódcą, przywódcą, składa przebłagalną ofiarę Bogu za ten ich grzech. Katechizm Kościoła katolickiego, przywołując to wydarzenie, wyjaśnia praktykę modlitw, ofiar, przez które spieszy z pomocą duszą czyszczącą. I znowu w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo Święte. Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. I to są słowa w nawiązaniu do soboru z 1274 za papieża Grzegorza X. Zachowało się też nauczanie świętego Jana Chryzostoma, bardzo wczesne lata,
Zmarł ten święty Jan Chryzostom 14 września 407 roku, a więc bardzo wczesny zapis, który się zachował z jego kazań. Święty Jan Chryzostom przywołuje ze Starego Testamentu postać Hioba. Dzieci Hioba przygotowali pewnego dnia ucztę, gdzie na przyjęcie zaprosili wiele osób i ze swojej rodziny, i znajomych. Ucztowali, bawili się, natomiast temu wszystkiemu przyglądał się ich ojciec, sprawiedliwy. I on to po tej uczcie składa ofiarę Bogu, przewidując, że mogło dojść do złamania przykazań Bożych. Ofiarę przebłagalną za grzechy swoich dzieci, bo przewidywał, że tam bez tych grzechów się nie obeszło przy takiej wspólnocie. Przywołując to wydarzenie, święty Jan Chryzostom woła: nieśmy im pomoc. Chodzi tutaj o zmarłych. Pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. I znowu katechizm Kościoła katolickiego, wierząc w Komunię Świętych, tutaj Komunię rozumiemy jako tajemnicę świętych obcowania, naszą duchową łączność ze zmarłymi, Kościół poleca zmarłych miłosierdziu Bożemu i ofiaruje im pomocę, szczególnie ofiarę eucharystyczną. Taka jest, kochani, nauka Kościoła. A teraz zapytajmy, czy my wykorzystaliśmy dotychczas, tak mając na uwadze miesiąc listopad, zyskanie codziennie odpustu za zmarłych? Były te dni uprzywilejowane od 1 do 8. Jednym z warunków jest ofiarowanie Komunii Świętej. Ja tak patrzę, jak tu przychodziliście na różaniec. To było 5 osób. A potem w trakcie różańca 10. A do mszy świętej no było nieraz do 20. W te listopadowe dni nie widać było dzieci. Dopiero w ostatnich 2 dniach. Przedwczoraj było 1 dziecko, a wczoraj było 2. Tyle było na te dni widać dzieci. Nie widać także młodzieży, która by się modliła za zmarłych. I nie widać ojców i matek, którzy by przyprowadzili dzieci i przyszli z nimi do kościoła. Chyba że jeździcie do innych parafii na mszę świętą po południu. Kochani, czy nie ograniczamy się do udziału w procesji na cmentarz i zapalenie świeczki na grobie naszych zmarłych? Pomyślmy, czy my nie żyjemy w grzechu? A przecież możemy nieść skuteczną pomoc zmarłym, jeżeli my sami jesteśmy bez grzechu. Jak my możemy ofiarować drugim łaskę, która wyzwala z grzechu, jeżeli my sami w grzechu żyjemy? Jak możemy dać to, czego sami nie mamy? Dlatego świętość życia naszego daje nam szansę na gromadzenie wartości duchowych,
którym potem możemy obdarowywać i przekazywać jako pomoc także duszą wszystkim. Tak mi się wydaje, że niektórzy z parafian w ogóle się nie przygotowali na miesiąc listopad, że nie byli u spowiedzi, nie byli do Komunii Świętej, nie zatroskali się, żeby być w stanie łaski uświęcającej, aby iść z pomocą duszą Chrystusa. Takiej mocy, aby ulżyć duszą w czystcu, nie ma zapalenie świeczki. Chociaż symbolicznie my wyrażamy pamięć o naszych zmarłych. To jest symbol, że o tych zmarłych pamiętamy, ale zapalenie znicza, czy zapalenie świeczki, która teraz nawet przez 3 dni może się palić, choćby się przez 3 dni świeciła, to taka świeca paląca się przez 3 dni, ona nie wygeneruje łaski dla zmarłego, bo to jest rzecz materialna. To musi być czyn płynący z naszego życia, bez grzechu. Należy być w stanie łaski uświęcającej, jak nam przypomina jeden z warunków do zyskania odpustu zupełnego, jakim jest całkowite zerwanie z grzechem i zerwanie z przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. To jest warunek, to jest podstawa. Jeżeli chcemy zyskać odpust zupełny, nasza osobista świętość, to jest podstawa do zyskania odpustu, do pomocy duszom czystym. Tylko takie nasze modlitwy, takie ofiary składane w darze, w ofierze dla naszych zmarłych, niosą im duchową pomoc, dającą oczyszczenie z grzechów, przyspieszając pełne zjednoczenie z Bogiem. Niech ten temat pobudzi nas do głębokiej refleksji nad naszą pobożnością. Czy ta pobożność w niesieniu pomocy jest w naszym życiu na co dzień? Bo przecież to nie jest temat tylko na wszystkich świętych i dzień zaduszny, albo na te 8 dni uprzywilejowane, ale na cały rok. Czy z myślą o niesieniu pomocy duszą w czystcu organizujemy dla każdego z rodziny czas, żeby każdy w rodzinie mógł pójść na mszę do Komunii Świętej? Czy w takiej pobożności wychowujemy także dzieci nasze? Jeżeli ich nie wychowamy w ten sposób, to jak potem te dzieci będą, jak dorosną, prowadzić swoje własne rodziny? Czy zapytamy dzieci, czy znają warunki zyskania odpustu zupełnego za zmarłych? A musicie wiedzieć, bo ja zrobiłem wszystko, żeby one wiedziały. Zrobiliśmy katechezę. Rozdałem kartki do zeszytu i do domów, żeby każdy miał przed sobą. Zrobiliśmy gablotę w szkole, gdzie wszystkie dzieci przechodzą i na każdej przerwie mogą sobie te wszystkie warunki przypomnieć. I tutaj odprawialiśmy nabożeństwa, żeby zyskać, odmawiać we wszystkie modlitwy. I potem zrobiłem kartkówkę. Ja mam u siebie te kartki. Dzieci nie wszystkie wiedzą, jak zyskać odpust zupełny. Jak pójdzie na cmentarz, jak przyjdzie do kościoła bez kartki, bez niczego, ono nie wie, jak zyskać odpust zupełny. I trzeba w domu dziecko zapytać, czy ty, dziecko, wiesz i rozumiesz. Jakie warunki są do zyskania? Czy się spełnił? A może, kochani rodzice, trzeba i wam sobie te warunki przypomnieć. Bo jak będziecie uczyć dziecko, jeżeli sami dobrze
tych warunków nie znacie. Nie wiem, jak jest. Wartości doczesne, wiadomo. Ważne są do życia. Bez tego się nie da żyć. Ale przecież nic z tych rzeczy doczesnych, z tych wszystkich wartości, nie zabierzemy ze sobą na wieczność. Wszystko to pozostanie na ziemi. Dlatego też trzeba podjąć mądrą troskę także i o wartości duchowe, które przecież w ostateczności one się liczą, bo one idą na wieczność. To jest kapitał na szczęśliwą wieczność. Wartości, które możemy ofiarować także naszym bliskim zmarłym, a przede wszystkim tą wartością jest nasze osobiste życie w świętości, nasze życie własne uświęcającej. Bądźmy więc roztropni i zapobiegliwi o sprawy dla naszej duszy najważniejsze, o dary dla naszych zmarłych, które przyniosą im skuteczną pomoc. Amen. Wyznajmy wiarę naszą. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, do prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierząc w życie wieczne oraz pamiętając o naszych braciach i siostrach cierpiących za wiarę, pragniemy miłosiernemu Bogu przedstawiać nasze prośby. Dla wspólnoty Kościoła módlmy się o odwagę w głoszeniu światu prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Dla prześladowanych chrześcijan módlmy się o męstwo i umocnienie w wierze. Ciebie prosimy. Dla sprawujących władzę módlmy się o umiejętność wprowadzania pokoju i zgody wszędzie tam, gdzie trwają prześladowania i wojny. Ciebie prosimy. Dla tych, którzy w ostatnim czasie utracili żonę lub męża, módlmy się o pociechę i nadzieję spotkania się z nimi w wieczności. Ciebie prosimy. Dla tych, którzy odeszli przed nami z tego świata, módlmy się o życie i szczęście wieczne w niebie. Ciebie prosimy. Dla nas samych módlmy się o odwagę dawania świadectwa Panu Bogu w każdych okolicznościach życia. Ciebie prosimy. Boże,
przedstawiamy Ci nasze prośby, albowiem pragniemy mocno trzymać się Twoich ścieżek. Nakłoń ku nam Twoje ucho i racz wysłuchać naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, która się uobecnia w sakramentalnej ofierze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramę nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie
dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy wtedy spożywamy? Prosi mi śmierć moją, Panie. Oczekuję swego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie, pomóż mi, który płacisz grzechy świata.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Modlmy się. Posileni świętym darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże Trójcy Święty, jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie i Benedykcie, Święta Kingo, wszyscy święci błogosławieni diecezji tarnowskiej, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas ube dusz ludzkich krążą, mocą Bożą zwróć do piekła. Amen. Ogłoszenia. Dzisiaj wypominki o godzinie 14. W dni powszednie wypominki o 16.30. Jutro apel modlitewny na cmentarzu historycznym intencji ojczyzny o godzinie 12. Przyjdźmy jak najliczniej. Dziewczęta służba maryjna niech przyjdzie w strojach. Ministranci w kapturkach i komeszkach. Zabieramy sztandary. Jeżeli by była możliwość z rycerstwa, to również przygotujcie sztandar. Może już dzisiaj. Będą zabrane peretrony, żeby nam tam towarzyszyły. Tak żeśmy policzyli, żeby to wszystko wstawić, gdzieś potrzebne jest przynajmniej 20 osób. A więc, żeby zmobilizować uczniów, wasze córki, waszych synów, żeby też w tym apelu wzięli udział i wy przyjdźcie. Natomiast jutro o 17 będzie msza święta w intencji ojczyzny. Po mszy świętej spotkanie rycerstwa niepokalanej. Prosiłbym rodziców, żebyście zostali ze swoimi dziećmi na to jedno spotkanie w ciągu miesiąca. Jeden raz się tylko spotykamy. Dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Szczególnie modlimy się za Sudan Południowy. 7 milionów tam głoduje. 3,5 miliona mieszkańców nie ma dachu nad głową. Dzieci są zmuszane do działań zbrojnych. Tam właśnie na ten Sudan są zbierane ofiary, żeby im pomóc. Tam dostaniecie takie informacje. Czy wiesz, że 105 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę Chrystusa? Co 5 minut ginie jeden chrześcijanin? 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. W 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej w odniesieniu do chrześcijan.
350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Jest podana strona internetowa, gdzie można tych informacji jeszcze więcej zdobyć. W przyszłą niedzielę, Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych oraz Światowy Dzień Ubogich. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i dyżury w bibliotece parafialnej. Przy sprzątaniu pracowali Agata Maroń, Żuchowski Stanisław, Szczudło Ewa, Gałka Pelagia, Gucwanina. Złożono ofiarę 100 zł na potrzeby kościoła. Następna kolejka proponowana: Elżbieta Skowron, Magdalena Gąsiorek, Renata Grabiec, Barbara Lizowska. Spotkania z uczniami i rodzicami. We wtorek klasa trzecia, w środę klasa siódma, w piątek klasa ósma. Uczniowie niech poprowadzą różaniec przy wypominkach, liturgię słowa. W przypadku klasy trzeciej liturgię zapraszam rodziców, żeby przygotowali. I zapraszam, żeby uczniowie razem z rodzicami przygotowali tak zwane wypominki klasowe. W tamtym roku były takie klasowe wypominki. Klasa przychodziła, odmawiali różaniec, 4 dziesiątki, a 1 dziesiątek różańca to były wypominki ich, przez nich napisane, które nie są wymieniane w tych rocznych, które tutaj są zgłoszone. A więc przygotujcie takie, macie znajomych, sąsiadów, bliskich, osoby, które nie są wymieniane, żeby uczniowie, wasze córki, wasi synowie również za nimi się pomodlili. W przyszłą niedzielę na godzinę 18 młodzież zaprasza na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Niech przyjdzie młodzież, niech przyjdą uczniowie, przyjdźcie dorośli, kto by chciał w tej adoracji także uczestniczyć. Dalej, w najbliższe dwie niedziele jest organizowana akcja w całej diecezji pod hasłem Polak z sercem dla rodaków, którzy są na wschodzie. Tym razem Białoruś i Ukraina. Księdza Bogusia mamy z naszej parafii, pracuje na Białorusi. Skontaktowaliśmy się z tą komórką, która organizuje tę pomoc. I będzie można zebrać finansową pomoc na imiennie tam, na tą parafię, gdzie ksiądz Boguś pracuje. To będą przekazane pieniądze. Taką możliwością dysponują organizatorzy. Natomiast będą też zbierane jedzenie, jakiś suchy prowiant, makarony, cukier, mąka, takie, które mogą przetrwać przez jakiś czas, żeby dowieść, żeby zawieść, żeby się nie popsuły. Mogą być ubrania, mogą być środki chemiczne, środki czystości, więc tego typu, prawda, rzeczy, które potem można by było przekazać, ale już nie na parafii bezpośrednio, tylko według tam klucza, jak będzie ta pomoc potrzebna. Finansowe, to co złożycie jako w formie tutaj pieniędzy, będzie bezpośrednio przekazane księdzu Bogusiowi. To jest jeden komunikat. Drugi, są wydrukowane wypominki. Prosiłbym bardzo, tam jest jeden, drugi, trzeci, czwarty egzemplarz. Są wywieszone też tam do przeczytania. I sprawdźcie, bo ja już czytając tam gdzieś, nie w tym przypadku było napisane, bo to się trafia co roku. Zawsze jest jeszcze kilka poprawek po wydrukowaniu, po naności, tam są pewne uwagi, w
poświęcenie nagrobka, jakieś tam terminy mszy świętych poustalane. Przyjdźcie, te sprawy omówimy bezpośrednio w kancelarii parafialnej. Bo to się nie da tak na korespondencyjnie, albo żebym ja będę jeździł po domach i dopiero po załatwieniu. Przyjdźcie, wiecie o tym, przeczytajcie sobie tam, pozałatwiamy, żeby to było dograne już do końca, żeby te sprawy mi nie wisiały do załatwienia. To już by było tyle, gdy chodzi o ogłoszenie, natomiast gdy chodzi o msze święte, jutro, tak jak mówię, o 17 w intencji ojczyzny, a apel o 12 na cmentarzu. Cmentarzu historycznym. Gdyby była pogoda niesprzyjająca, no to wtedy ten apel odprawimy tutaj w kościele. We wtorek za świętej pamięci Marii Szostach w trzecią rocznicę śmierci z intencji syna, w środę w intencji wiernych z 3 listopada już drugi raz przenoszę, bo coś tam przeszkodziło. 14 w czwartek za świętej pamięci Kazimierza Szostaka z intencji chóru parafialnego Ave z Nagoszyna. W sobotę za świętej pamięci Marię Zofię Łanucha, w niedzielę po 7 za świętej pamięci Genowety Stańczuk, o 9.30 w intencji wiernych, o 15 za świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji córki Grażyny z mężem. I jeszcze taka prośba, na jutro, jakby była pogoda, to byśmy wynieśli kilka ławek tam na cmentarz historyczny, bo przychodzą osoby starsze co roku, żeby mieli gdzie usiąść, a jak będzie więcej ławek, to i przyjdą młodzi, przyjdą rodzice z dziećmi, to też, żeby może też było możliwe usiąść na tę chwilę modlitwy wspólnej, przeżycia wspólnego tego apelu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.